Szanowni Państwo, chciałabym powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze o samym Grabskim, który jest postacią, wydaje się, mało znaną współczesnym ekonomistom i o tym, jakie w rzeczywistości znaczenie miały reformy przez Grabskiego przeprowadzone. Wiem, że było coś już dzisiaj podczas obrad na temat niezależności banku centralnego, ale ja chciałabym powiedzieć też o takim może szerszym kontekście tego, co się wydarzyło. Władysław Grabski był człowiekiem szeroko wykształconym. Był ekonomistą, był dobrym praktykiem, dobrym teoretykiem, studiował w Paryżu, w Niemczech, a później po studiach objął rodzinny majątek Borów i rozpoczął wszechstronną pracę społeczną. Udzielał się politycznie podczas I wojny światowej. Grabski opowiadał się za współpracą z państwami Ententy. W okresie tym też działał w Pomocowym Centralnym Komitecie Obywatelskim oraz Politycznym Warszawsko-Petersburskim Komitecie Narodowym Polskim i kiedy wrócił z Rosji w 1918 roku z powodu wcześniejszej działalności publicznej został przez Niemców aresztowany i zamknięty w twierdzy Modlin. Rok później, w 1919, wziął udział w konferencji pokojowej w Paryżu, w której pełnił funkcję trzeciego obok Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, delegata Polski. W dwudziestoleciu międzywojennym Grabski był jedną z czołowych postaci krajowej polityki. W 1920 roku to był jeden z takich krytycznych momentów, najtrudniejszy moment wojny polsko-bolszewickiej. Został premierem i próbował jakoś tutaj sprostać tym wymaganiom i trudnościom, które się pojawiły. I w tej roli wziął udział w konferencji w SPA, gdzie zdecydował się przyjąć bardzo ciężkie dla Polski warunki mediacji państw zachodnich. Wkrótce ustąpił ze stanowiska i jako premier, jako minister skarbu wszedł do rządu obrony narodowej. Był szefem finansów państwa, także w drugim rządzie Wincentego Witosa oraz w gabinetach Leopolda Skulskiego i Władysława Sikorskiego. W 1923 roku wobec hiperinflacji, która pojawiła się w Polsce, ona wynosiła ponad 35 000% i bardzo złej sytuacji gospodarczej państwa, Grabski zdecydował się objąć kierownictwo rządu pozaparlamentarnego. Trzeba dodać, że nie był zaangażowany w tamtym okresie w żadną partię polityczną. W związku z tym udało mu się uzyskać aprobatę wszystkich stron politycznych i to umożliwiło tworzenie rządu fachowców. Na pewno te reformy, które przeprowadził Władysław Grabski, to były szczególnie w latach 1924-25, to była przede wszystkim reforma walutowa, ta doniosłość tych reform, które on przeprowadził, wykracza przede wszystkim poza ich gospodarcze znaczenie. Oprócz reformy walutowej rząd Grabskiego odpowiadał też za inne ważne posunięcia, jak na przykład utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza, przygotowanie reformy rolnej. Ten obszar był jemu szczególnie bliski. Po zakończeniu kariery politycznej pracował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, był również jej rektorem. Również rząd ten doprowadził do podpisania konkordatu, uregulowania problemów mniejszości narodowej. I w tym sensie ekipa rządu Grabskiego zasłużyła właściwie na miano rządu par excellence reformatorskiego. Sytuacja, w której on był obecny w polityce gospodarczej Polski, była bardzo trudna. Na samym początku oczywiście trzeba było się zmierzyć z różnicą rozwoju obszarów, które były pod różnymi zaborami, były różne poziomy
rozwoju gospodarczego, różne problemy, brak skarbu państwa, potrzeba też mobilizacji społecznej, ale wkrótce właśnie po wprowadzeniu części reform pojawił się w Polsce kryzys postabilizacyjny. Pojawiły się też nowe zewnętrzne problemy, które bardzo zakłóciły sytuację gospodarczą w Polsce, przede wszystkim wojna celna z Niemcami. Dalej katastrofalne anomalia w rolnictwie, które doprowadziły również do wzrostu cen, wzrost bezrobocia i sytuacja skomplikowała się aż do tego stopnia, że w 1925 roku premier podał się do dymisji. Jak pisał ówczesny marszałek Sejmu Maciej Rataj, niedługo po odejściu z rządu Grabski stał się najbardziej znienawidzonym człowiekiem w Polsce. Z biegiem czasu sposób patrzenia na jego działalność, na różne decyzje, które on podejmował, ulegała modyfikacjom. Zmiany, które wprowadził, były przede wszystkim też trudne dla społeczeństwa. One uderzały w tą najbogatszą część polskiego społeczeństwa. Chodzi o wzrost obciążeń podatkowych. W krótkiej perspektywie było to oceniane negatywnie, natomiast stosunkowo szybko wykazały też swoją zasadność. I nawet po ustąpieniu Grabskiego z urzędu styl polityki, którą on uprawiał, pozostał niezmieniony. W 1926 roku sytuacja gospodarcza w Polsce zaczęła się poprawiać, to okres rozwoju dobrej koniunktury, który znowu niestety zakończył się kryzysem w Stanach Zjednoczonych, wielkim kryzysem w październiku 1929 roku. Rząd Grabskiego, to też jest bardzo charakterystyczne, dość często się zmieniał pod względem personalnym. Grabski był trudnym szefem. Przez niespełna 2 lata jego istnienia na stanowisku utrzymało się zaledwie 2 ministrów. Był obdarzony silną osobowością, był bardzo skoncentrowany na celach, które sobie wyznaczał, więc dość bezceremonialnie wymieniał swoich współpracowników i dopasowywał ten skład do obecnej sytuacji politycznej. I to już może z takich ciekawostek. W skład drugiego gabinetu Grabskiego przejściowo wchodzili członkowie jego najbliższej rodziny. Brat Stanisław Grabski, również ekonomista, kierował Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a jego szwagier Józef Kiedroń był ministrem przemysłu i handlu. Chociaż właściwie trzeba powiedzieć, że te nominacje miały dosyć takie pragmatyczne uzasadnienie. No, problem nepotyzmu nie wchodził tutaj raczej w grę, ale też jak dzisiaj różnego typu sensacje i pomówienia się pojawiają w sferze publicznej. Ówczesna pogłoska głosiła, że w kraju, w Polsce rządzi łącząca 3 dygnitarzy siostra Władysława Grabskiego, Zofia z Grabskich Kikor Kiedroniowa. Więc to tego typu sytuacje też miały miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak jak chciałam powiedzieć o znaczeniu reform Grabskiego, a więc te reformy, które on przeprowadził w latach 1923-24, z perspektywy czasu, z perspektywy długiego okresu, miały znaczenie dla przetrwania państwa w integralnej formie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tak jak wspomniałam, gospodarka polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego znajdowała się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ z jednej strony była to konsekwencja działań i zniszczeń związanych z I wojną światową, tego ciągłego przesuwania granic oraz różnic w rozwoju poszczególnych regionów należących do 3 zaborów, przy czym właściwie najgorsza sytuacja panowała na ziemiach zaboru rosyjskiego. I właściwie kiedy patrzy się na rozwój gospodarczy tych 3 porozbiorowych regionów, to generalnie Polska w momencie odzyskania niepodległości, ten rozwój gospodarczy był niższy w stosunku do krajów zachodnioeuropejskich, a system gospodarczy, który panował w odradzającej się Rzeczpospolitej, właściwie posiadał cechy kapitalizmu peryferyjnego. I Władysław Grabski w jednym ze swoich wypowiedzi
w taki sposób właśnie myślał o gospodarce i o rozwoju gospodarczym. Najwyższym dobrym naszym jest nasza państwowość, którą musimy postawić na wysokim poziomie i zabezpieczyć jej całkowitą niezależność. Dla dobra tej naszej państwowości musimy dawać wszystko, co tylko jest w naszej mocy. Podstawą zdrowego rozwoju gospodarczego oraz siły finansowej państwa jest zdrowa i silna waluta. W celu jej stworzenia i zachowania musi całe społeczeństwo ponosić znaczne ofiary. Trudna sytuacja, w której znalazło się władze odrodzonego państwa polskiego, też polegała między innymi na tym, że nie dysponowała namiastką skarbu. Czyli trzeba było zaakceptować różne waluty w obiegu, które w tamtym okresie się pojawiały, oraz przyjęcie i puszczenie w obieg w całości odziedziczonych zapasów biletów okupacyjnych Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, które były wydrukowane jeszcze w Berlinie. I w momencie wyczerpania się rezerw tych biletów w 1919 roku zostały przygotowane nowe ich wzory. Napis na nich wskazywał, że państwo polskie bierze odpowiedzialność za ich wymianę na przyszłą walutę polską według relacji, która dla marek Polski, to była waluta, która wtedy funkcjonowała, zostanie uchwalona przez Sejm. Więc w tamtym okresie, zanim się pojął polski złoty, była marka polska, to była waluta przejściowa i ona funkcjonowała w szczególnie trudnych warunkach gospodarczych. Proszę zobaczyć w tej tabeli, to jest pokazujący dynamikę inflacji marki polskiej w latach 1918-24. Poziom produkcji w 1919 roku stanowi 30% poziomu produkcji sprzed I wojny światowej. Wzrost poziomu był utrudniony przede wszystkim z powodu trwających działań wojennych. W tym w 1920 roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka, a w kolejnych latach ta sytuacja troszeczkę się poprawiła. Rozmiary inflacji. Widzimy, że rzeczywiście polska gospodarka była trawiona inflacją, która w 1922 roku uległa przyspieszeniu. Z jednej strony miało to charakter fiskalny i popytowy. I tak jak wspomniałam, ten poziom, on był związany przede wszystkim z tym, że trzeba było finansować wojnę polsko-bolszewicką i to wiązało się z nadmiernymi wydatkami. To pociąga oczywiście za sobą fakt, że aby te wydatki mogły zostać poniesione, wcześniej rząd polski musiał zaciągać kolejne kredyty i emitować pieniądz. Więc wartość polskiej waluty zaczęła gwałtownie słabnąć i wyraźnie widzimy tutaj też osłabienie kształtowania się dolara do polskiej marki. W związku z tym pojawia się deficyt budżetowy. W 1922 roku on wyniósł 455 bilionów marek polskich, a w kolejnych roku 33 tryliony marek Polski. Więc po stronie dochodowej widzimy, że jest problem. Dochody państwa w tamtym okresie były niewystarczające w stosunku do tego, z czym polska gospodarka musiała się mierzyć. I też ważne jest to, że w tym czasie polska gospodarka nie mogła liczyć absolutnie na zagraniczną pomoc finansową, głównie z powodu, po pierwsze, braku zaufania do stabilności kraju oraz z powodu też niechęci kapitału niemieckiego. Więc hiperinflacja w czerwcu 1923 roku spowodowała wzrost kosztów utrzymania oraz pojawiło się dużo napięć w społeczeństwie związanych z pewną niepewnością i z pytaniem, co będzie dalej. Zresztą takie sytuacje rzeczywiście wzmagają obecność zjawisk kryzysowych. I tak może na koniec tego okresu, w czerwcu 1923 roku do stycznia 1924 roku ceny wzrosły 286 razy. Więc sytuacja była bardzo trudna, pojawiło się też duże ryzyko kredytowe i w grudniu 1923 roku Władysław Grabski tworzy rząd fachowców i jest zmuszony przeprowadzić radykalne reformy gospodarcze. I w pierwszej kolejności była to reforma
walutowa. Może pokrótce, jakie to były reformy i kilka słów o tym, jaka idea przyświecała tym reformom. A więc po pierwsze, te reformy, cechą charakterystyczną było to, że one zostały oparte na własnych siłach narodów. Nie było żadnej pomocy zagranicznej, zewnętrznej. Reformy te zostały oparte o idee, które były bliskie niemieckiej szkole narodowej. W tamtym okresie Niemcy, również jak Polska, zmagały się z problemem zacofania gospodarczego, przemysłowego i też brakiem integracji politycznej, a doktryna liberalna nie oferowała skutecznego rozwiązania dla tych kwestii. Dlatego też polscy ekonomiści, próbując naszkicować pewien kształt i kierunek dla polityki gospodarczej, zaczęli się interesować tym kierunkiem. Ten dorobek akcentował wielowymiarowość życia gospodarczego, nie tylko kwestie tylko związane z gospodarką, ale też kwestie społeczne. Czyli każdy naród ma swoją własną drogę. Istotna jest tradycja, tożsamość, kultura, religia i poczucie więzi narodowej w procesie rozwoju gospodarczego. I taki też charakter został nadany reformom, które przeprowadził rząd Grabskiego. Więc Grabski podchodził w sposób całościowy, wielowymiarowy, też kierując się w stronę solidaryzmu społecznego, podkreślał wagę edukacji ekonomicznej społeczeństwa oraz w taki sposób kształtowania gospodarki, aby dokonywał się harmonijny rozwój wszystkich grup społecznych. I tutaj może lista tych zmian, które doprowadziły do zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce, przynajmniej na krótko, a więc reforma finansów publicznych, opanowanie hiperinflacji, wzrost nadzwyczajnych i zwyczajnych dochodów budżetów, uregulowanie kwestii pożyczek wewnętrznych, emitowanie akcji oszczędnościowych, wprowadzenie złotego, o czym Państwo już dzisiaj słyszeli, ustanowienie statutu Banku Polskiego S.A., liberalizacja obrotów pieniężnych za granicą, utrzymywanie bankowych kontroli wpływów eksportowych, sprecyzowanie zasad przeliczania zobowiązań na złote i kilka elementów reform społecznych, a więc wprowadzenie ubezpieczenia od wypadków, które rozciągnięto na obszar zaboru rosyjskiego. To było w 1924, to jest pomyłka. Ustawa o ochronie prac kobiet i młodocianych. Dalej ustawa o ubezpieczeniu robotników na wypadek bezrobocia. Ustawa o ubezpieczeniu na wypadek braku pracy pracowników umysłowych, ponieważ Grabski doprowadził do też zmniejszenia osób zatrudnionych w administracji państwowej. Tak jak powiedziałam, ta reforma walutowa, ona walutowo-skarbowa, też reformy społeczne przez chwilę doprowadziły do poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, natomiast później szybko Polska zaczęła się znowu zmagać z różnymi problemami zewnętrznymi i Grabski, który chciał, ponieważ jednym z metod walki z tym kryzysem miałaby być interwencja walutowa Polskiego Banku, to się nie udało. Grabski podał się do dymisji i powiedział tak: nowy spadek złotego pomimo zrównoważonego już trzeci miesiąc bilansu handlowego oraz nieustanny wzrost bezrobocia stanowią objawy bezwzględnie wymagające porozumienia wszystkich czynników życia politycznego, dbałych o los państwa polskiego w celu zaprzestania walk politycznych i parlamentarnych i stworzenia dla rządu podstawy niezbędnego w takich chwilach dziejowych autorytetu. Ponieważ moja osoba na stanowiskach urzędowych stanowi ku temu przeszkodę, czuję się zmuszony prosić pana prezydenta o zwolnienie mnie z piastowanych urzędów natychmiastowo.
Polska, tak jak powiedziałam, polska polityka gospodarcza nie zmieniła swojego kierunku ustalonego przez Grabskiego nawet w 1926 roku. Tak się stało, kurs wymienny złotówki w stosunku do dolara amerykańskiego ostatecznie się ustabilizował na poziomie wyższym niż w 1924 roku, w połowie roku 1926. Musiałabym to sprawdzić, tak? To może potem, dobrze, będę musiała już kończyć, ale odpowiem. Mogło tak być. Mogło tak być. I w połowie 1926 roku kryzys został zażegnany, ale potem wiem, że pojawił się wielki kryzys 1929 roku i polska gospodarka znowu stanęła w obliczu kryzysu. Także tym chciałabym zakończyć. Dla Państwa myślę, że rzeczywiście zgłębianie tego tematu i samych osiągnięć Władysława Grabskiego jest bardzo ważne, myślę, że też kluczowe w też zrozumieniu polskiej polityki gospodarczej i obecnej w nim różnego typu tendencji czy doktryn. Także dziękuję bardzo.